Jakby większość panelu była taka... Nie o tym chciałem powiedzieć, tylko chodziło mi merytorycznie o kształtowaniu przestrzeni, ale chciałbym na chwilę jeszcze wrócić do wątku delimitacyjnego i tutaj wszcząć pewną dyskusję, bo padły konkretne postulaty, w tym postulat zunifikowanego wskaźnika deprywacji, tak? Czyli i tam pojawiał się kilkakrotnie ten głos, że ustawa nie jakby pozwala robić każdemu inaczej. Pan minister Orłowski wczoraj, wydaje się, starał tłumaczyć tą filozofię, dlaczego ustawa właśnie pozwala każdemu. Powiedziałbym jakby tak trochę żartobliwie, że jakbyśmy mieli jeden model i wzór, to by nie było o czym mówić na konferencjach, prawda, bo wszyscy musieliby robić to samo, ale ważniejsze jest chyba co innego, co z tej prezentacji przynajmniej dla mnie wynika, że jeżeli jest wniosek taki, że te małe miasta i mniejsze gminy jakby nie są przygotowane do zmierzenia się z tymi poważnymi wyzwaniami, na przykład w zakresie zbierania danych, no to byśmy automatycznie, formując pewien model krajowy, je wykluczali z możliwości przeprowadzenia tego procesu. Taka była filozofia, przynajmniej tych, którzy tą ustawę pisali i nie były to grupy ludzi, które ze sobą nie rozmawiałem. Przepraszam, że się musiałem zareagować, ale pan Janusz Jezak to wie, bo przecież był członkiem GKUA i mimo wszystko mógł w tym czasie obserwować, kto te ustawy pisze. Dobra, nieważne. Chciałem zapytać, jakie jest państwa zdanie w tej sprawie, bo być może jest właśnie inaczej, że wszyscy oczekują tego, żeby był jeden model według, że tak powiem, sztancy i wszyscy delimitują według tego samego mechanizmu. A może jakieś inne komentarze do tego, cośmy usłyszeli. Pan Robert Buciak się zgłosił już w trakcie za pośrednictwem mediów społecznościowych do dyskusji. O, działa? Działa, dobrze. Dzień dobry Państwu, Robert Buciak, Główny Urząd Statystyczny. Ja też się odniosę do tej pierwszej prezentacji. Z góry przepraszam, że mój głos będzie nudny, ale no, taka moja trochę rola, bo panowie tutaj mnie wywołali do odpowiedzi na temat tego, co robi statystyka publiczna. I statystyka publiczna już od wielu lat wyznaczyła sobie cel, jakim jest to, żeby móc pokazywać wszelkie dane społeczno-gospodarcze na jak najniższych poziomach przestrzennych. I tym ostatecznym celem jest dojście do punktu XY, czyli żeby dane były po prostu podane do konkretnego adresu, do konkretnego punktu i móc je potem agregować dowolnie. Ja zdaję sobie sprawę, że to dla wszystkich, którzy będą robili programy rewitalizacji, byłoby doskonałym narzędziem, żeby móc sobie agregować, czy to w kwadratach, sześciokątach, czy jakichkolwiek innych układach przestrzennych. Problem tylko polega na tym, że to jednak jest proces, który jest długotrwały, dlatego że trzeba zintegrować systemy administracyjne z... No, a tych systemów jest po prostu bardzo dużo i to zajmuje czas i to nie jest wcale takie łatwe, bo no właśnie, bo tym problemem jest to, że tak naprawdę statystyka publiczna sama nie bada, tak? Nie chodzą ankieterzy w terenie i nie przepytują wszystkich ludzi, a ty to, co tam robisz w życiu, tak? Tylko większość tych danych tak naprawdę pochodzi z systemów gminnych. I tutaj natrafiamy na ten kłopot, że gminy same nie do końca wiedzą, co mają na swoim terenie. Często do zarządzania wystarczy wiedza obiegowa, którą ma gdzieś tam wójt i urzędnicy, którzy są w tym urzędzie gminnym. I to widać bardzo dobrze w programach rewitalizacji, które były przygotowane, że w tych mniejszych ośrodkach często było tak, że gmina zleciła na zewnątrz wykonanie programu. Ten tam zespół projektowy zebrał te wszystkie dane, napisał program, dał z powrotem gminie i gmina i tak nadal nie wie, co ma na swoim terenie, bo ma tam ten dokument i się nim podpiera. I my prowadzimy w tej chwili drugie już badanie rewitalizacji. Za niecały miesiąc powinny być wyniki.
I one będą obejmowały całą Polskę. Na wszystkie 2478 gmin nie odpowiedziało nam 5, mimo że to nie było badanie obowiązkowe. Jesteśmy bardzo zadowoleni z liczby odpowiedzi, tak? Bo nie z zawartości. Bo niestety to jest ten kłopot, że jeżeli chcemy od gmin uzyskać jakieś konkretne informacje na temat poziomów różnych czy mierników, czy wskaźników, już nie wchodząc w zagadnienia terminologiczne, no to tu niestety jest bardzo poważny kłopot i dochodzimy do takiej sytuacji, że tak naprawdę nie jesteśmy w stanie ani porównać, ani powiedzieć, jeszcze powiedzieć, jaka jest wielkość w różnych gminach, to jeszcze tak, ale dokąd to dąży, jak zmierzyć, czy osiągnięto sukces tym twardym narzędziem niedoskonałym, jaki jest statystyka. No, będzie, myślę, że ciężko, ale no mówię, staramy się, pracujemy na to, żeby zejść na te niższe poziomy i mam nadzieję, że będziemy się posuwać do przodu i za kilka lat będzie dużo lepiej, zarówno jeśli chodzi o dostęp do danych statystycznych na poziomie wewnątrzgminnym, jak i w jakości samych programów rewitalizacji pod względem informacyjnym. Dziękuję. Dziękuję. Czy jeszcze z sali ktoś chciałby zabrać głos w tym obszarze? Tu jest jeden głos, pani Gabriela i potem na koniec. Dobrze, to najpierw głosy z sali, potem głosy innych panelistów i na końcu autorzy tej prezentacji, do której się de facto odnosimy. Proszę się przedstawiać. Marcin Turzyński, Biuro Rozwoju Gdańska. My w Gdańsku takie dane, o których tutaj panowie mówili, zbieramy sobie sami i się nie podpieramy zawsze jakby statystyką publiczną, bo wiemy, że GUS agreguje dane do takich obszarów, które nas nie zawsze interesują. I to, co panowie mówili podczas swojej prezentacji, że wiele danych jest niedostępnych albo są one agregowane w jakichś dziwnych, wielkich obszarów, to nie jest do końca prawda, ponieważ instytucje poszczególne dysponują bazami danych, które nie są jakby przerobione i dla GUS-u też być może nie prześlą tego w takiej formie, która będzie jakaś atrakcyjna dla GUS-u, żeby on to później mógł przerobić, ale bazy na przykład policji, miejskich ośrodków pomocy społecznej i tak dalej są agregowane do adresów. I to można samemu zrobić. My tak robimy. Mamy na przykład przestępstwa z podziałem przeciwko rodzinie i tak dalej, dopisane do adresu. Jeżeli rzecz się działa na ulicy, a nie było adresu, to jest ulica. I my to potrafimy agregować na mapie w konkretnym miejscu. I mamy teraz na przykład wskaźników wybrane do obszarów zdegradowanych 14, 20 kilka takich szerzej pojętych i prawie wszystkie możemy zagregować do punktu adresowego. Najmniejszym problemem to jest oczywiście demografia. Każda gmina posiada, co z własnego doświadczenia wiem, każda gmina posiada informacje, które można wykorzystać z przypisaniem do punktu adresowego. Czyli nie ma aż takiego problemu, tylko trzeba samemu, nie czekając na to, co zrobi GUS, chociaż GUS i tak coraz to lepiej tam te dane prezentuje, bo teraz na przykład to jest ta siatka kilometrowa. Oczywiście oni nie zejdą być może do hektaru, bo nie ma takiej potrzeby, ale jeżeli my mamy taką potrzebę, to sami sobie zejdziemy i zrobimy takie coś. I teraz drugi punkt, co panowie mówili, że żeby wprowadzić jakby odgórny nakaz, ja nie wiem, czy ja dobrze zrozumiałem, odgórny taki nakaz, jak agregować te dane, czyli na przykład, że wszyscy musieliby w podziale w siatce gridowej 1 kilometr albo tam hektar. To też, ja się z tym nie do końca zgodzę, ponieważ wszystko zależy od tego, co my badamy. Czy badamy miasto, czy dzielnicę, czy badamy wieś. I następny punkt, z którym z panami się nie zgodzę, to jest to, że rewitalizacja nie powinna dotykać terenów wiejskich. Ponieważ... Słucham? Tu się zgadzamy. Tak? Aha, nie, bo ja zrozumiałem, że pan powiedział, że to, że rewitalizacja ma dotyczyć terenów wiejskich, to patologia. Tak pan się wypowiedział. Nie, nie, ja tylko cytuję. Pan przesadza w tej kwestii. Nie, nie, ja tylko... Nie, nie, ja może źle zrozumiałem. Chodzi tylko o to, że obszary są różne. Może być intensywne miasto, a mogą być tereny wiejskie, które też są
mają prawo bycia rewitalizowanymi. Nie zgadza się, panowie. Tak, że wieś nie. Ja uważam, że tak. Że wieś również. Tak, to się rozumiemy? Tak. Wieś, ponieważ tereny wiejskie to są także tereny suburbanizacji. Też się urbanistyka zajmuje terenami wiejskimi, nie tylko ruralistyka. Tereny podmiejskie, często wsie, które są właściwie miasteczkami. U nas na Pomorzu jest kilka wsi, które mogłyby być miastami. I też tam są tereny, które mają prawo być rewitalizowane, mogą być badane i są dane, które pozwalają na wyprowadzanie tam wskaźników, tak samo jak w mieście. Czy my o statystyce będziemy mówić cały czas? Może... Nie, nie. Więc właśnie już ten wątek chcę jakby zamknąć poprzez przeniesienie dyskusji. Tutaj jeszcze pan się zgłaszał, tak? Do tego. Za chwilę przeskoczymy do... Dobrze, okej. Okay. To jeszcze... Dobrze, to poproszę. Dobrze, przenosimy głos tutaj, nie wiem, czy pani Gabriela... Ja zaczęłam karierę zawodową w 1994 roku i od tego czasu słyszę Urząd Statystyczny, który mówi, że docelowo do jakiegoś ideału dąży. Państwo może wyślijcie jakichś edukatorów albo jakieś osoby, które podnoszą kompetencje, pomogą tym gminom, z którymi się... Czy wysyłacie pismem ich pismem, jak mówi Hania wczoraj. Tak? Czy państwo wysyłacie pismo, czy też pomagacie szkolenie, pomagacie im jakimiś grantami, żeby uporządkowali te rzeczy? Bo płakać 20 parę lat nad tym, że nie można zrobić tej danej, no to znaczy, że jest jakaś zła organizacja, a nie, że po prostu co. No to jest niemożliwe. Ja bym wnioskowała, że przy dobrej zmianie może też tutaj coś się zmieni. Tak? Dziękuję bardzo. Dobrze. To oddajemy głos panom i potem przechodzimy. Tak, potem właśnie... Proszę państwa, naszym celem było, żeby ta prezentacja wywołała dyskusję. Cieszę się, bo wywołała dyskusję. Ponieważ mamy różne zdania, to też pokazuje, jak ten temat jest złożony, jak wiele można mieć podejść do tematu. Tak? Pan tutaj sugerował, że uczestnicząc w pracach mogłem wpływać, tak? Jak rozumiem, na kształt. Przynajmniej zgłosić uwagę w sprawie... Zgłaszałem, dyskutowaliśmy, ale to nie o to chodzi, bo dzisiaj to nie jest kwestia recenzowania, czy ktoś zrobił dobrze, czy źle. Minęło 2 lata, my musimy monitorować tą ustawę. Ponieważ jesteśmy po sporządzeniu programów rewitalizacji praktycznie w całej Polsce, to widzimy, jakie to przyniosło skutki. Skutki stosowania gridu, skutki stosowania jednostek urbanistycznych, ulic, każdego innego podejścia, które zmierzało do odnalezienia problemów kryzysowych. I ja chciałem pokazać jedną rzecz. Póki nie było ustawy, to my mogliśmy dość dowolnie, akademicko podchodzić do tematu, bez konsekwencji. Dzisiaj mamy ustawę. Skoro mamy ustawę, to już jest litera prawa. I teraz, proszę państwa, może się zdarzyć taka sytuacja, że ktoś, komu się nie spodoba na przykład, że został objęty prawem pierwokupu, będzie sądził się i będzie udowadniał, że podstawa analityczna, jaką przyjęliśmy, jest nieprawdziwa. I najprościej to obalić, po prostu analizując diagnozę i patrząc się, jakie tam założenia zostały przyjęte. A ilość dziur i takich problemów interpretacyjnych jest bardzo dużo, to moglibyśmy długo dyskutować. Co do wskaźnika takiego syntetycznego, to nie jest powiedziane, że on musi powstać. Ja pokazałem, że w Wielkiej Brytanii funkcjonuje, czyli jest pewien wzorzec, tak? W tej chwili dla nas jeszcze nieosiągalny, nawet po tym, co powiedział pan z GUS-u, no to jest odległa przyszłość. Ale z drugiej strony, proszę państwa, to nie chodzi o to, żeby w każdej gminie była taka sama analiza z takimi samymi wynikami. Tu chodzi o to, żeby warsztat badacza był sprawdzalny, żeby ten warsztat badacza bazował na danych, które są wiarygodne. A dzisiaj, proszę państwa, mogę się założyć o każde pieniądze, że nie ma takiego programu, którego nie bylibyśmy w stanie zakwestionować pod względem części analitycznej. Dlaczego? Bo są przyjmowane bardzo różne metody. Generalnie w pewnym momencie została przyjęta taka metodyka. Czym bardziej statystyczna metoda,
czyli wykorzystujemy jakieś matematyczne narzędzie, tym lepiej, bo prawdopodobnie jednostka zarządzająca nie zorientuje się, o co chodzi i jak my tu pchnęliśmy dodatkowy obszar, który potrzeba nam było upchnąć, tak? Więc to jest problem i o tym trzeba dyskutować, jeśli chodzi o obszary wiejskie. Widziałem, co się działo w momencie, kiedy padła pogłoska, że będą naliczali podatek rewitalizacyjny. Efekt tego był taki, że przynajmniej jednym województwie programy rewitalizacji, czyli obszar wyznaczony rewitalizacji w gminach wiejskich, przypomina bardzo dojrzały ser szwajcarski, tak? Ale to nie ma nic wspólnego z pewną przestrzenią funkcjonalną, połączoną z... Mieszkańcy pytają, dlaczego moja działka jest nagle wyłączona i zaklasyfikowana jako zdegradowana. Pomiędzy tą działką a kolejną jest pole, które nie jest w obszarze zdegradowanym i później znów mamy jakiś pas terenu zdegradowanego. Dlaczego tak się stało? No to jest efekt tego, że bezrefleksyjnie po prostu wprowadzamy pewne algorytmy matematyczne, tak? I o tym trzeba po prostu dyskutować. Dobra. Okej, okay, bardzo dziękuję. Myślę, że możemy na jeszcze tym... krótko, jeśli mogę. Już jedno zdanie. Już wyczerpali czas. Jedno zdanie, ja tylko... Tak powiem. Więc no... myślę, że... Jedno zdanie. Naprawdę, sorry, ale tutaj jest jeszcze cały ten zakres kształtowania przestrzeni. Wydaje się, że warto jeszcze o tym porozmawiać, bo tutaj... pokazany został dosyć szczegółowo przykład Gdańska, który wydaje mi się też ciekawym przykładem zarządzania rewitalizacją, ponieważ jak rozumiem, proszę mnie poprawić, ale ten mechanizm, ta właśnie rola zarządcza w jakiś sposób została przekazana w ręce urbanistów, co wbrew pozorom nie jest częstym modelem i też warto o tym porozmawiać, bo widzę, że to na przykład skutkuje tym, że jakby no na tej linii między zarządzającymi rewitalizacją a urbanistami nie ma, no nie wiem, nieporozumień. Ale generalnie z tego, co pani dyrektor pokazała, no układa się to dobrze. Ten dialog ze społecznością jest udany i ja bym skierował pytanie też do sali, jakie są państwa doświadczenia, bo słyszałem o takich przykładach i to nie tylko w jakichś mniejszych miejscowościach, gdzie no, na przykład następuje w tym dialogu taki rozjazd między tym, jak powinien dziś wyglądać rozwój, kierunki rozwoju miasta, kształtowania miasta, a oczekiwaniami społecznymi, które niekoniecznie się pokrywają z tym. I tu pewnie trzeba wkładać duży wysiłek w zakresie tego tłumaczenia. No ale chętnie byśmy poznali też doświadczenia innych, jak u nich to wygląda i czy te skutki, efekty są równie udane jak tutaj. I ja bym zadał jeszcze drugie pytanie, chociaż oczywiście tematy, które chcecie państwo poruszyć, są dowolne. Jak państwo patrzycie na to, co z kolei wynikało z tej ostatniej prezentacji, czyli pójścia trochę dalej w kształtowaniu przestrzeni w ramach działań rewitalizacyjnych, niż tylko zajęcie się przestrzeniami publicznymi, bo tak to rozumiem, czyli aby, no, że tak powiem, spojrzeć na to szerzej, tak jak to, powiedziałbym, urbanistyka by kazała. No nie wiem, pierwszy głos jest z Gdańska, ale może właśnie zaczniemy od jeszcze innych. Tak, proszę pani i nie wiem, kto jeszcze tu, pani, ale czy jeszcze ktoś jest? Dobra, na razie dajemy pani głos, nie wiem, tylko jesteśmy w stanie mikrofon. Właśnie, może... Dobra, co prawda nie wiem, jak to działa, tak żeby nie było, że jest genderyzm, ja też tu... Trzeba czerwony. Jest, dobrze. Dzień dobry. Joanna Wies, ja reprezentuję Niemiecki Instytut Badawczy Adelphi Research. Bardzo się cieszę z tego ostatniego wystąpienia pani doktor, która wspomniała o strategicznym podejściu do rozwoju miast. I to, czego bardzo brakuje mi w debacie na temat rewitalizacji w Polsce,
a zajmuje się ograniczeniem presji na środowisko związanej z procesem urbanizacji, to tak tylko. Natomiast bardzo brakuje mi tych elementów właśnie ochrony środowiska, a zatem koncepcji miasta zrównoważonego, miasta dostosowanego do zmian klimatu, a zatem adaptacja miasta niskoemisyjnego, miasta krótkich dystansów z koncepcji chociażby Jana Gehla, tak? Czyli tych wszystkich elementów, które w procesie rozwoju miasta w przyszłości będą kluczowe i przy tym nowym programie rewitalizacji, który finansuje Ministerstwo Rozwoju, który finansowany jest z funduszy strukturalnych, a w funduszach strukturalnych chociażby efektywność energetyczna jest tym kryterium horyzontalnym, prawda? Mówimy tutaj o wdrażaniu celów polityki spójności i tak dalej, i tak dalej. Więc jakby moje pytanie brzmi, czy w Państwa tych pracach nad rewitalizacją w ogóle koncepcja miasta zrównoważonego, czy miasta niskoemisyjnego się pojawia? Dziękuję. Ja bym tylko zaznaczył, że wśród zasad horyzontalnych umowy partnerstwa te kwestie miasta zrównoważonego, miasta niskoemisyjnego również się znajdują, więc... One się znajdują, ale w samym tych elementach rewitalizacyjnych już nie, prawda? Chyba to nie powstało osobno. No, ja powiedziałbym, Krajowa Polityka Miejska jest tutaj źródłem wszystkich, całego tego podejścia i myślę, że tu nie ma rozróżnień, znaczy rozdzielenia, aczkolwiek myślę, że pytanie jest zasadne. Ale teraz pani z Gdańska, czy ktoś jeszcze? A, i pan oczywiście. To proszę. To chyba trzeba włączyć. Ręce. To nie ja. Halo. Dzień dobry. Ja się nazywam Aleksandra Przyg, reprezentuję Biuro Rozwoju Gdańska, Zespół Rewitalizacji. Ad vocem tego nowego portu i analiz, które przeprowadzaliśmy w kontekście naszej koncepcji rewitalizacji, do gminnego programu rewitalizacji, chciałam Państwu powiedzieć tylko tyle, że oczywiście być może te analizy nie były aż tak szerokie, jak to pani Rębasz przedstawiała, to znaczy nie obejmowały całości miasta dla samego gminnego programu rewitalizacji, ale jak państwo z wcześniejszej wypowiedzi pani dyrektor widzieli, my pracujemy ze specjalistami w ścisłym kontekście Biura Rozwoju Gdańska. To są ludzie, którzy znają przestrzennie całe miasto i całe uwarunkowania. Zatem te wszystkie informacje, które być może w samym gminnym programie rewitalizacji się nie znalazły, one były przez nas bardzo szczegółowo przestudiowane. Myśmy robili już dla samego terenu rewitalizowanego nowego portu analizy dodatkowe związane z mieszkalnictwem i z realizacją tkanki mieszkaniowej na terenach portowych również, na tych obszarach przemysłowych, o których tu była mowa. Także my wychodzimy z tą wizją dużo więcej niż 10 lat czy 20 lat. Także w tym kontekście absolutnie w gminnym programie rewitalizacji dla obszaru nowego portu myśleliśmy o tym, co się wydarzy. Natomiast my patrzymy na perspektywę pewnych inwestycji, które musimy zrobić w ciągu tych 5 lat i tego, co w ciągu 5 lat możemy. Też mamy gdzieś tą wiedzę, że za 3 lata i za każde następne 3 lata będziemy tą aktualizację gminnego programu rewitalizacji prowadzić. Także w zależności od tego, jakie uwarunkowania się nam pojawią, na pewno będziemy dostosowywać to zagospodarowanie, czy to, co się na tym obszarze dzieje, do uwarunkowań, które się pojawią. Dodatkowo chciałam powiedzieć, jakkolwiek nas to absolutnie nie tłumaczy, że mieliśmy na powstanie gminnego programu rewitalizacji 10 miesięcy. To była ogromna praca, naprawdę. W mojej ocenie jako urbanisty, architekta, praca sumienna i praca biorąca pod uwagę wszystko to, co dla obszaru się może zdarzyć. A co do jeszcze chciałam powiedzieć, bo mi po prostu serce się kraje, jak ty się tłumaczysz. Moim zdaniem to jest doskonały produkt, to co się stało w tych uwarunkowaniach. Natomiast ja zwracam uwagę na coś szerszego.
że jeżeli mówimy o tych 3 latach, że nagle masz zrobić plan rewitalizacji, to muszą być parę lat rozważań, w którą stronę to ma iść. Nawet jeżeli to się wydaje absurdalne, abstrakcyjne, nierealne, musi być praca wizjonerska. U nas wizja w Polsce się łączy z czymś, co jest abstrakcyjne. Odpowiadając pani, która się tutaj zachwyciła moim wystąpieniem, co jest rzadko, dziękuję bardzo, publicznie tak. W każdym bądź razie mi się podoba w niemieckim systemie spójność. Jeżeli ktoś mówi o strategii miasta, potem robi wizję, to się przekłada do krawężnika. I bardzo często w tych programach w realizacji, bo ja pracuję w biurze w PBBK z drogowcami i my realizujemy wytyczne planu rewitalizacji, robiąc drogi czy jakieś infrastruktury. I okazuje się, że strategia, wizja swoje, a wydział drogowy, wydział inny swoje, tak? I nie ma tutaj nawet temat wody na Dolnym Mieście. Miała być Łąkowa jako tam wodny krajobraz i jaki z tym kłopot, prawda? Dobrze. No dobrze, ale już króciutko, żebyśmy wyszli. Tak, tak, no właśnie, chciałbym, żebyśmy... No. Głośno mów, wszyscy słyszą. Tak. To proszę. Idealnie byłoby tak, gdyby tego czasu było więcej i rzeczywiście można było tą współpracę zacieśnić, bo my miałyśmy okazję z panią Rębasz jakby gdzieś się spotkać w trakcie i tego, co studenci robili w Nowym Porcie. My te materiały, zresztą one się w prezentacji pokazały, też się znalazły, także to nie jest tak, że zupełnie tej wymiany nie ma. Oczywiście byłoby dużo, dużo lepiej, gdyby było dużo, dużo więcej czasu i gdybyśmy mogli tą współpracę zacieśnić jak najbardziej, a co do tych wytycznych już zupełnie realizacyjnych i tego, gdzie ta nasza wizja i te rozważania już zagospodarowania przestrzennego przekładają się na te realizacje, to my obecnie jesteśmy na etapie sporządzania specyficznych warunków zamówienia i my też mamy wpływ na to, co w tych CIFS-ach się znajduje. Dobrze. Strasznie długie jedno zdanie. Pan, pytam, państwo się zgłaszacie i potem oddajemy jeszcze głos. Uprzejmie dziękuję za możliwość zabrania głosu. Moje nazwisko Rosiński Ryszard. Jestem z takiej dużej miejscowości pod nazwą Inowrocław. I właśnie nawiązuję do tego sformułowania. Ja nie, co prawda jestem samorządowcem działającym w organie, jak to się ładnie mówi, ale równocześnie zajmuję się problematyką unijną i w wymiarze właśnie rewitalizacyjnym, który jest mi najbliższy. Jestem ekspertem zewnętrznym, który ocenia dokonania poszczególnych pomysłu, że tak się wyrażę. Ale najpierw chciałbym właśnie do samorządowca nawiązać. Mianowicie na początku pan moderator powiedział, że ma być mowa tutaj na tym dzisiejszym naszym spotkaniu o tematyce rewitalizacyjnej w zakresie małych i średnich miast. Jak dotąd nic na ten temat nie usłyszałem. To jest jedna uwaga. I teraz do wspólnego mianownika chcę sprowadzić moją reakcję, a mianowicie do wypowiedzi państwa Łukasza Pancewicza, i pani Barbary Zagórskiej, do pani wystąpienia Edyty Tamszel-Turek i do pani doktor Gabrieli Rębasz. Łącznie pozwalam sobie to uczynić. Sprawa pierwsza, jeśli chodzi o kwestie wynikające z wypowiedzi państwa Łukasza Pancewicza i pani Barbary Zagórskiej, to rzeczywiście wszystko prawda, co państwo mówicie, jeśli chodzi o sugestie, aby projekty rewitalizacyjne w wymiarze strategicznym były realizowane w formule partnerstwa prywatno-publicznego czy innego rodzaju, ale o tym charakterze. Tylko tyle, że jak dotąd, pomimo zmiany ustawy o partnerstwie publiczno-prywatnym w Polsce już chyba po raz drugi czy trzeci z rzędu, że tak się wyrażę, nadal w tym zakresie w działaniach nic się nie udaje zrealizować w praktyce. Jest szansa, że w sytuacji, kiedy się skończy obecna perspektywa finansowa w roku 2020, a rozliczona zostanie w 2023 i kiedy Polska się na skutek między innymi zauważonej dobrej zmiany doczeka, że będzie miała nie ileś tam miliardów euro, ale najwyżej 10 milionów euro, to wtedy może ktoś się w końcu obudzi i dosadnie zauważy, że takie ustawodawstwo, jakie jest w Polsce, też jest dobre, tylko trzeba je realizować w praktyce. Zatem współdziałanie jednostek publicznych i prywatnych musi być po prostu ostrzejsze i lepsze,
ale trzeba najpierw zaproponować ewentualnym prywatnym inwestorom coś bardziej konkretnego niż dotąd się to proponuje, bo inaczej ci sami inwestorzy, nawet w wymiarze strategicznych projektów rewitalizacyjnych, nie będą mieli zamiaru się w to mieszać. Kolejna sprawa, która mnie zaintrygowała, to jest właśnie już do wypowiedzi pani dyrektor Turek. Mianowicie jest rzeczywiście prawdą, że te gdańskie przestrzenie lokalne są istotnym składnikiem elementu pod nazwą Lokalny Program Rewitalizacji lub zgodnie z ustawą Gminny Program Rewitalizacji. Tyle tylko, że na przełożeniu to do miasta średniej wielkości albo małego miasta, gdzie się produkuje podobny dokument pod nazwą właśnie Gminny lub Lokalny Program Rewitalizacji, w zależności od tego, jaka jest podstawa prawna użyta do sformułowania takiego dokumentu, takich rzeczy się nie realizuje i się nie będzie realizowało z uwagi na powierzchnię czy też przestrzeń wielkości paznokcia albo tamborka tak zwanego, która będzie poddawana procesom rewitalizacji. Zatem pytanie jest takie, czy rzeczywiście LPR-y mogą stanowić pochodną planów zagospodarowania przestrzennego? Od razu tutaj mówię, więc jeśli jest obłożenie duże rzeczywiście całej gminy obszarami, znaczy planami przestrzennego zagospodarowania, miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego, jest to możliwe, tyle tylko, że co innego jest w zapisach takiego właśnie programu, a co innego jest w zapisach lokalnego programu czy gminnego programu rewitalizacji, jeśli jest ono oparte o ustawę o rewitalizacji i jeśli jest tam zauważone, że mogą być specjalne strefy rewitalizacji. Kwestia następna, też bardzo skrótową, do pani doktor Rębasz. Mianowicie to prawdą jest, że w Polsce, jeśli chodzi o planowanie strategiczne, to jest wielka jedna czarna dziura pod tym względem architektoniczna. I dlatego też dobrze, że ta prezentacja tutaj została przedstawiona przez państwa, bo świat nauki, świat przemysłu, najkrócej mówiąc i bardzo lapidarnie, w naszym kraju niestety ciągle się rozjeżdża w dwie różne strony, co budzi duże wątpliwości i zapowiedzi pana wicepremiera Morawieckiego o innowacyjności gospodarki, to są zapowiedzi nie wiadomo o czym, prawdę mówiąc. I dlatego też uważam, że zbliżenie świata nauki w tym zakresie, przynajmniej w procesach rewitalizacyjnych, powinno jednoznacznie być traktowane i poważnie przez wszystkie strony zainteresowane. Dziękuję bardzo. Może już działa. Proszę państwa, ja tylko dwie krótkie uwagi. Pierwsza to zrównoważone miasto wymaga po prostu miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego. Łódź, która tu była kilkakrotnie wywoływana, ma 11,50 coś tam procent pokrycia powierzchni. I moje doświadczenie i przyglądanie się temu, co się robi z Łodzią, czyli z dużym miastem, jest takie, że bardzo często bardzo fajne pomysły, nie mogę powiedzieć urbanistyczne, są jednak właśnie ze względu na to planowanie strategiczne dzieckiem wylanym z kąpieli, do tego stopnia, że te pomysły rewitalizacyjne czasami paraliżują Łódź. Jedno z takich zamierzeń pierwszych rewitalizacyjnych przy ulicy sąsiadujące z ulicą Sienkiewicza spowodowały, że praktycznie część miasta jest nieprzejezdna. Czyli pytanie, jak również i troska, jak również, gdy państwo dokonujecie pewnych przekształceń przestrzeni, czyli proponujecie pewne pomysły, jak wpływa to jednak na komunikację miejską. To zszywanie i te pomysły na zszywanie, to co pan pokazał, ulica Zielona, jest bardzo dużo krytyki po prostu normalnych, zwykłych ludzi, których się może nie słyszy. Owszem, te kompaktowe ogródki, te ładne zielenie,
nie, te niszczenie tych, powiedzmy, czy rozszerzanie nadmiernych chodników, no może jest bardzo fajnym pomysłem, ale wyrzucanie w ogóle komunikacji z miasta, kiedy nie daje się alternatywy na przejechanie i mówi się tak, że w danym roku robimy rewitalizację, ona została zrobiona, ale droga, która odciążać będzie na przykład ruch kołowy, powstanie za 6-7 lat. Czy to jest planowanie strategiczne? Nie mamy tej wizji i niestety, proszę Państwa, w Łodzi są bardzo ciekawe i jestem pod wrażeniem, ale nie są to rewitalizacje holistyczne, przykro mi to powiedzieć, tak również ze względu na to, że są dotychczasowi mieszkańcy danych terenów nie do końca ujęci albo są przesiedlani, czyli nie są beneficjentami do końca tych procesów rewitalizacyjnych. I to też jest smutne, bo bo tak jest, może tak nie powinno być. Mówimy tu o rewitalizacji społecznej, tych różnych wskaźnikach. Czy jesteśmy temu w stanie zaradzić? Nie wiem. Moja wątpliwość przy tych wszystkich działaniach, czyli reasumując to, czy planując pewne rewitalizacje cząstkowo, nie mając planów, czy nie powinno być jednak pewnych powiązań w odniesieniu do komunikacji strategicznie i do powiązań pomiędzy poszczególnymi rewitalizowanymi na zasadzie wysp miejscami w danych miastach. To jest po prostu chore na razie. Dziękuję. I ostatni głos w sali. Dziękuję bardzo. Wiesław Skrobot, Kolegium Polonikum Słubice, Polsko-Niemiecki Instytut Badawczy. Ja chciałbym zwrócić uwagę na wypowiedź państwa, pana Pancewicza i pani Zgórskiej, bo w odniesieniu do miasta, którym się zajmuję na co dzień, to znaczy chodzi mi o Ostródę, jest to jakby taka uwaga natury, ja wiem, to już państwo ocenicie. Chodzi mi o to, że takie miasta właśnie jak Gdańsk, jak Łódź, tam gdzie jest poważne wsparcie akademickie, gdzie jest możliwość dosyć intensywnego rozmawiania, nawiązania rozmowy, czy też prób powtarzalnych między środowiskiem naukowym a tymi sferami zarządczymi, to wychodzi. Natomiast ja od 7 lat przy pomocy Wydziału Architektury Politechniki Warszawskiej z panią profesor Kłosek-Kozłowską i z jej studentami próbujemy różnego rodzaju takie wizje przedstawić. Ostatnio była dosyć rewolucyjna, polegająca na połączeniu, jeśli państwo znacie Ostródę, ona jest rozdzielona równoleżnikowo torami, dawnymi torami, które łączyły kiedyś Berlin z Insterburgiem. Strategiczna trasa do dzisiaj i od lat 60. władze obiecywały, że powstanie wiadukt, który odciąży i tak dalej. Jeden ze studentów pani profesor Kłosek-Kozłowskiej stworzył taką zupełnie nową koncepcję, aby połączyć oba miasta poprzez wsunięcie torów w skarpę Doliny Drwęcy, ewentualnie wyniesienie na, tak jak to jest w Gorzowie, jak jest na odcinku we Wrocławiu. Spotkało się to z bardzo takim negatywnym odbiorem ze strony władz. Uważano, że jest to jakiś pomysł kosmiczny, chociaż w Bielsku-Białej były takie realizowane już w wieku XIX pomysły. Natomiast chodzi mi cały czas o to, że nie ma tej możliwości nawiązania tego dyskursu i tej właśnie takiej intensywnej rozmowy, która byłaby konstruktywna. Nie są wdrażane takie działania. Już widzę, że już mi pan zabiera. Dziękuję bardzo. Muszę skracać, bo teraz chciałbym prosić jeszcze panelistów tych w części urbanistycznej, że tak powiem, o wypowiedzi tam w tych sprawach, które czują, że więc zacznijmy od pani dyrektor. Proszę Państwa, ja bym chciała tylko powiedzieć, że to, co Państwu przedstawiliśmy, czyli gminne przestrzenie lokalne, to były nasze analizy studialne, które były jakby jednym z elementów, które umożliwiły uzupełnienie na przykład gminnego programu rewitalizacji wypracowanymi czy przekonsultowanymi z mieszkańcami przestrzeniami publicznymi. Ja bym nie chciała, bo Pan tutaj podnosił kwestie takie, że ustawa określa, co ma być w gminnym programie rewitalizacji, strefa rewitalizacji. My bardzo szczegółowo na etapie właśnie analiz zastanawialiśmy się, czy jest podstawa, czy chcemy wprowadzić i ze względu na to, że właśnie mamy tak duże pokrycie planami miejscowymi, nie było potrzeby. Mamy taką politykę, a nie inną miasto prowadzi. Ja też nie widzę tutaj zagrożenia w ramach partnerstwa publiczno-prywatnego, bo u nas zarówno na Dolnym Mieście trwają rozmowy, jest dużo zainteresowanych inwestorów, aby wejść właśnie w ramach partnerstwa publiczno-prywatne. Kolejny teren, który nam się otwiera, to jest Nowy Port, gdzie też jest duże zainteresowanie. Z czego to zainteresowanie wynika? Z lokalizacji i atrakcyjności terenu. Więc my realizujemy, w Gdańsku są realizowane inwestycje w ramach partnerstwa publiczno-prywatnego. Tego się nie boimy, tak? Jesteśmy w stanie to wdrożyć, więc natomiast
tylko Państwu pokazywałam nasz warsztat. Tak jak tutaj pan moderator też powiedział, nie, rewitalizacja nie została oddana w ręce urbanistów. My tworzymy interdyscyplinarny zespół. W Biurze Rozwoju Gdańska są fachowcy, specjaliści od działań miękkich, od infrastruktury, od rewitalizacji, ale to jest, rozmawiamy na jednej płaszczyźnie. To nie jest tak, że ktoś coś nam oddał. Nie, my rozmawiamy, siadamy do... przy jednym stole i tak jak było powiedziane na samym początku w ministerstwie, że jak jakiś temat był we wspólnym ministerstwie, to mieliśmy szerszy ogląd i pojawiły się zapisy związane z jakimś tam elementem. Dlatego rewitalizacja trafiła do Biura Rozwoju Gdańska, aby mieć szersze analizy, szersze spojrzenie, bo my jesteśmy w stanie przeprowadzić analizy cząstkowe, jesteśmy w stanie zagregować te wszystkie dane, jesteśmy w stanie wykonać diagnozę i przedstawić wizję. I to jest właśnie sukces, czy możliwość jakby wykorzystania w dużych miastach biur. Bo to jest ta wartość dodana, tak? Bo ja rozumiem, że jednostki gminy mniejsze nie mają takiej możliwości, jest problem. Ale nie uwierzę w coś takiego, że w Ostródzie nie przydałaby się analiza przestrzeni publicznych dla całego miasta, zrobiona właśnie na poziomie strategicznym. I potem sukcesywnie to też jest materiał, czy umożliwia organowi realizację kolejnych przestrzeni publicznych. Takie analizy, takie podejście do przestrzeni są potrzebne wszystkim. Dobrze, już musimy kończyć. Jeszcze więc bardzo ostatni krótko, głos. Trzy zdania, rozumiem, bo chciałbym się odnieść, tutaj kilka rzeczy było dosyć istotnych. Postaram się syntetyzować to i powiedzieć o takich trzech aspektach, które są niezwykle istotne. To, co pamiętam z Łodzi, to jest to, że ścierają się takie dwie koncepcje, ogólnie jeśli mówimy o zarządzaniu miastem. Jedna z nich, która się pojawiła nowa, to jest myślenia strategicznego. Wzięło się z ludźmi, którzy po prostu mają doświadczenie zarządzaniem i oni mówią o tym, dobra, robimy strategię, robimy konkretne projekty inwestycyjne, wy swoimi planami, to wiecie, urbaniści, przygotujecie papier, który nigdy nie wchodzi w życie. Więc to jest takie trochę odbijanie się od ściany do ściany. Cała sztuka polega na tym, że jedno i drugie musi grać ze sobą razem. Przygotowując dokument studium dla Łodzi, byliśmy jedyną jednostką, która tak naprawdę syntetyzowała dane statystyczne, wyciągała wnioski i robiła rekomendacje na wszystkich polach, bo do tego zmusza nas ustawa. Ale już realnie przełożenie tego na działania polityczne czy zarządzanie miastem wymaga z powrotem zaangażowania poziomu prezydenckiego. To jest taki duży paradoks urbanistyki. My mamy wiedzę, obserwujemy to bardzo silnie, ale później przełożenie tego z powrotem na działanie samorządu to jest duże wyzwanie. Kolejna sprawa związana z tym, czy rewitalizacja jest wydzielonym fragmentem myślenia o mieście. Oczywiście, że nie jest i zgadzam się całkowicie z panią Rębasz, to trzeba zawsze patrzeć szeroko. My musimy mieć wizję miasta i dobierać narzędzia do jej realizacji. Rewitalizacja jest narzędziem specjalnym, tak jak wysłać komandosów, kiedy toczymy walkę na szerokim froncie. I tak te narzędzia są konstruowane prawnie, to jest sytuacja specjalna. Tak też jest konstruowane teraz nowe narzędzie związane z OZI, czyli tymi masterplanowymi obszarami, które na obszarach, które są własnością Skarbu Państwa, nagle realizujemy takie miasto instant, gotowe. Więc tak to należy traktować, ale trzeba mieć naprawdę ten pierwszy pomysł i on musi to wszystko wieść. Ale komunikacja tego pomysłu albo zgranie różnych rzeczy to jest niezwykle ważna sprawa, bo perspektywa zarządzającego, który siedzi w ratuszu, a perspektywa mieszkańca, słyszeliśmy tutaj krytykę podejścia do rozwiązań proponowanych w Łodzi, czy co więcej w dużych samorządach jeszcze zgranie różnych perspektyw jest bardzo dużym wyzwaniem. Ja się nie do końca zgodzę z tym, że rewitalizacja łuska jest prowadzona w sposób przypadkowy. Owszem, tu jest duży problem na etapie wdrożenia. Planowanie też było, bardzo bym powiedział, bolesne. Ale z drugiej strony no, to jest jakiś projekt, którym w skali miasta milion mieszkańców nagle jest realizowany naprawdę potężny program inwestycyjny, gdzie jednak są też realizowane działania, które mają na celu zaangażowanie mieszkańców miasta. Więc problem jest taki, że faktycznie Łódź została zbombardowana pieniędzmi. To jest dosyć duży, wydaje mi się, problem i wyzwanie. Wydać i czy zainwestować mądrze miliard złotych w tym okresie 4 lata, 5, to także to wydaje mi się zabiło. Jeśli chcą Państwo zobaczyć program modelowy, już kończę, jak to można było zrobić inaczej, gdybyśmy mieli więcej czasu i perspektywy, to jest Księży Młyn i działania pana Bogosławskiego. Teraz jeszcze dwa ostatnie wątki. Współpraca, już kończę, dwa zdania. Współpraca, uczelnia, praktyka, może, Kuba, no naprawdę. Jeden, krakowskim targiem, no. To jest znowu kwestia negocjowania wartości między tym, czego oczekują naukowcy i studenci, a czego samorządy. PPP, dlatego to nie działa, ponieważ to jest bardzo kosztowna i długa procedura. Poza tym to i samorząd, i strona publiczna musi się dogadać, plus samorząd musi mieć osoby, które potrafią gadać i deweloper. Kończę.
Dobrze, proszę Państwa, żeby... Proszę, proszę powiedzieć, ale... Już... To działa, halo? To działa. Znaczy ja chciałam powiedzieć tylko tak, że to zaobserwowałam również w zeszłym roku na kongresie w Wałbrzychu, gdzie my traktowaliśmy, wtedy jeszcze były pierwsze doświadczenia rewitalizacji, że rewitalizacja ma być problemem na rozwiązanie absolutnie wszystkich problemów w mieście. No tak nie jest i tak nie będzie. Dlatego tutaj pytania o to, czy jest elementem, czy jest zrównoważona, czy powoduje działania w jakiejś szkody, jak gdyby... Zarzut, że jest przypadkowa, bo transportowo coś tam nie działa, czy brakuje jakiejś nogi. Tak to na pewno nie jest. Rewitalizacja musi być prowadzona horyzontalnie wobec innych programów i strategii, które są prowadzone w mieście. No tego właśnie z politykami. Także i tak samo tutaj, nie, Gabi się zniknęła, Gabi rozmawia. O tą politykę, na przykład gospodarczą wobec nowego portu. Jak gdyby w tak dużym mieście jak Gdańsku nie da się w program rewitalizacji ubrać absolutnie wszystkich problemów i ich rozwiązać programem rewitalizacji, bo tego po prostu fizycznie nie damy rady zrobić. No nie ma się co oszukiwać. To musi być integracja wszelkich programów operacyjnych, jakie się prowadzi, które są podporządkowane strategii. Proszę Państwa, ja już kończę. Ja tylko chciałam... Pani jest współorganizatorem. Także mam minutę. Proszę Państwa, też był przykład Letnicy. Letnica była rewitalizowana w poprzednim rozdaniu finansowym. Była rewitalizowana. Pewne elementy infrastrukturalne, działania społeczne się zadziały, bardzo dobrze się zadziały. I tutaj się nie mogę zgodzić z panią Rębasz, ponieważ miasto doskonale wie, jakie toczą się rozmowy, wiemy, jak to się będzie zmieniało i wiemy, że tamte miejsca pracy się pojawią, ponieważ no, to jest ta wyższość praktyków nad teoretykami. Dziękuję. Dobrze, i tym mocnym akcentem kończymy.